Patrycja to dziesięciolatka, która postanowiła odciążyć budżet domowy swoich rodziców i na wymarzony telefon komórkowy zbiera sama, przy okazji stawiając pierwsze kroki jako przedsiębiorca. Ja właśnie chciałam sama uzbierać, dlatego żeby nie obciążać, żeby sobie sama kupić. Lawendy wokół jej domu rośnie mnóstwo, dlatego ze zdobyciem towaru problemu nie było. Pozostało jedynie sprzedać go mieszkańcom Jaworzna. Zbieram na telefon, a pomysł wziął się z tego, że mamy bardzo dużo lawendy wokół domu i mama zawsze to zbierała, no i dawała komuś za darmo, a więc ja stwierdziłam, że zacznę to sprzedawać. Podczas naszego spotkania była wraz z koleżanką, która dodatkowo sprzedawała lubczyk. Obie dziewczynki przekonują, że spotykają się z pozytywnymi reakcjami kupujących. Niektórzy przechodzą obojętnie, niektórzy się na przykład popatrzą, a niektórzy kupują. Trochę się też stresuję, jak ktoś nie kupi, a mam, no i nie kupi, no albo kupi i będziemy mieli tego za mało lubczyku, a ktoś będzie chciał kupić na przykład ten lubczyk albo i my nie będziemy go mieli. Mama Patrycji nie kryje dumy ze swojej córki, która nie boi się podjąć działania, aby osiągnąć postawiony sobie cel. No jestem z niej bardzo dumna, prawdę powiedziawszy nie spodziewałam się tak dużej odwagi u mojego dziecka, że wyjdzie z tym gdzieś tam sprzedawać ten swój towar, którego sama była pomysłodawczynią. Co prawda do finalnej kwoty brakuje jeszcze dużo, ale dziewczynka się nie poddaje. Chyba 500 zł. Patrycja oraz jej koleżanka Zosia to kolejne przedstawicielki młodego pokolenia, które biorą sprawy w swoje ręce i rozpoczynają biznes w bardzo młodym wieku. Trzymamy kciuki i życzymy owocnej sprzedaży.